Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Nadszedł ten wielki, wyczekiwany przeze mnie i przez was też, mam nadzieję, dzień. Mianowicie Disney Plus w końcu jest w Polsce. Jest godzina 8 rano, ja Disney Plus już mam, już je zdobyłem, jestem zalogowany. A wczoraj mi Andy mówił, że ej Filip, a może byś nagrał taki szybki przegląd, co tam jest na tym Disney Plus i tak dalej. Ja mówię, ej w sumie czemu nie. Dlatego właśnie wchodzę na Disney Plus i sobie po prostu przejrzymy, co tu mamy. No i w sumie tyle, będzie to raczej krótki film, ale myślę, że... czemu nie? Może być. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Okej, co my tu mamy? Mamy tutaj stronę główną, szukaj moja lista, idzie nas filmy, seriale. I mamy tutaj jeszcze kategorię. Kategoria Disney. A to tak, trzeba. Kategoria Disney. I co my tu mamy? Wyprawa do dżungli, epoka lodowcowa oraz przedstawienie. Jest Cruella. Już dobrze, już mi dobrze. Pamiętajcie, to był pierwszy film z kontentu filmowego na tym kanale. Także od tego się zaczęło. Obejrzyj sobie na pewno. Bo w sumie czemu nie? High School Musical serial? O kurczę, nie wiedziałem, że jest serial, szczerze mówiąc. Nie, bo ile? Były trzy filmy na pewno. Co ten serial był? Oj, nie wiem. Aż tak dobrze tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, że było. Z animacji co mamy? Mamy Krainę Lodu, mamy Raję, mamy Zwierzogród i to jest ładnie. Kubuś jest! Super, dobra, Kubusia to spoko. Zaplątani są też spoko. Piona nie pamiętam. Dzięki mi są, nie pamiętam tego zbytnio. Niektóre, o, Gata Rancho. Ale i tak tego jest dużo, strasznie dużo. I to, żeby to obejrzeć, naprawdę będzie trzeba czas. Tarzan jest też, o, Mulan. Ej, nie no, super. Tu jest tyle animacji takich klasycznych. Już Aladdin też jest, nie no, pięknie. Dalej, aktorskie, okej, okay, trudno, dobra, High School Musical. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Disney jako wstaje magia, to jest jakiś dokument chyba. Dobra, ale to tak tylko pobieżnie. Dziennik przyszłej pani prezydent, coś mi się kojarzy też, że takie coś było. Muppets Haunted Mansion, co to jest? Coś z Muppetu, tak jakieś horrorowe? Wow, dobra. Też trzeba będzie. Kraina Lodu 2 i wygląda jak musical na lodzie, czy coś takiego. Nie wiem, tak po miniaturce patrzę tylko. Ja pewnie teraz gadam kompletnie od rzeczy, ale też jest 8 rano, jestem trochę nie wyspałem się, ale nagrać chciałem, bo chciałem. Dobra, tu jest dużo rzeczy, za dużo, żeby to teraz wszystko przejrzeć. Originals, co my tu mamy? No, Kraina Lodu, całe uniwersum, wszystko. Kraina Lodu 2, Olaf przedstawia, był sobie bałwan, a jest Kraina Lodu 1, jest też. Lego Kraina Lodu, o. To nie się. Piraci z Karaibów, super, w kategorii akcja i przygoda. Król Lew, Aladdin, ten nowy, on też jest fajny. Akurat jego oglądam, on jest fajny. Czarownica, pięknie, no Cruella to też. Oz Wielki Potężny był fajny. Alicja, super. Mulan, piraci, kurde. Będę musiał sobie chyba od nowa piratów obejrzeć. Już i tak chcę sobie tyle rzeczy obejrzeć od nowa. Chcę sobie obejrzeć cały MCU, bo tu też jest. Gwiezdne Wojny powtórkę zrobić. I co jeszcze? A, pajączki, maraton pajączków i będą z tego materiały, ale to w wakacje dopiero. Może piatów też bym zrobił? A, ja bym tyle chciał sobie obejrzeć w wakacje, ale wiem, że ja wszystkiego nie obejrzę, bo nie mam czasu tyle. Zwłaszcza, że też sobie chcę jeszcze coś tam powlogować. Także ja nie wiem, jak ja znajdę czas na i oglądanie tylu filmów i robienie tylu vlogasków, ile chciałbym. Także zobaczymy. Dobra, tu jeszcze tak pobieżnie Piękna i Bestia. Krzysiu, gdzie jesteś? To też fajny film. Tutaj dodaję High School Musical, Coco. Phineas i Fredka kontra Wszechświat? Ej, tego nie znam. A to może, to jest ciekawe. Ja bardzo lubię Phineasa i Ferba, nie pamiętam takiego, nie pamiętam takiego filmu ani odcinka. Kurczę, no nie pamiętam, będę musiał sobie przypomnieć. Tu Jessie jeszcze, tutaj co jeszcze, Zaplątani serial, dobra. Oryginalne filmy, o, jest Zombie fajny film. Następcy, bardzo lubię Następców, Następcy super. Teen Beach 2, też bardzo lubiłem. High School Musical, muszę sobie obejrzeć właśnie, bo mi się w ogóle wydaje, że jakby nigdy nie oglądałem. Camp Rock, co tu jeszcze? Dobra, Zombie, dobra, okej, okay, dobra, już chyba starczy. Bo ja się za bardzo tutaj przeglądam. Dobra, tu jest super, tu mi się podoba. Kategoria Disney, super, dobra, teraz trzeba wrócić. Trzeba wrócić i kategoria, dobra, to Pixar teraz niech będzie. Pixar i nie ma mocni, super. Już też tak przelecę szybko, bo tam się za długo zasiedziałem. Auta 2, auta super. Muszę w końcu z autami coś zrobić na kanale, ale to tam dowiecie się później, co tam chcę zrobić. Dobra, dalej. Potwory są też super. To jest story, w które muszę się wkręcić. O, auta jest wszystko. Jest Grand Prix Chłodnicy Górskiej i są bujdy na resorach. No i to ile odcinków. Jak to mówi Zomek, jakie bujdy jak prawda? No właśnie, tutaj okej. Okay. Co mamy? Wall-E, Ratatouille. No pięknie, jest po prostu pięknie. Dobra, to mamy kategorię Pixar. Ja w ogóle nawet przez chwilę zapomniałem, że Pixar też należy do Disney, nie wiem czemu. Dobra, Marvel, najważniejsze, żeby było całe MCU, wtedy będzie spoko. O, Mrs. Marvel też weszła.
podobno pierwszy odcinek całkiem niezły, więc okej. No Avengers Endgame, dobra, ogólnie o Moon Knight też jest, ale ogólnie najważniejsze jest cały ten, całe MCU, jest filmowe uniwersum Marvela, no i tu to są wszystkie rzeczy. O, nawet na fazie spodziewam, zobaczcie, filmowe uniwersum Marvela, faza czwarta, faza trzecia, faza druga, faza pierwsza. Ja jestem dopiero na początku, bo obejrzałem Iron Mana, obejrzałem Hulka, no to są dopiero początki, bo teraz co, następny w kolejce jest Iron Man 2, potem jest Thor, potem Kapitan Ameryka, i dopiero potem Avengersi. Tak, w tej kolejności. I zaraz, Hulka tu nie ma? Wyski tu Hulka tu nie ma. Ale dobra, Hulka obejrzałem, więc okej. Okay, to nie ma problemu. O, jest też ten serc A Gdyby. Jak on się tu po angielsku? Już nie pamiętam, jak po angielsku nazwę. Ale okej, okay, jest też ten serc. On jest spoko. On jest spoko, słyszałem. Więc sobie też go obejrzę. Dobra, i teraz najważniejsza zakładka, widzowie. Najważniejsza zakładka... Oczywiście Star Wars. Najważniejsza dla mnie zakładka, czy jest wszystko to, co ja potrzebuję. Mandalorian muszę obejrzeć, nadrobić. Boba Fett muszę nadrobić. Kenobi będę oglądał teraz jeszcze na Disney Plus odcinki. Patrzyła z gry też do nadrobienia. Ostatni sezon Wojen Klonów też jest do obejrzenia. Szkoda, że nie ma poprzednich, ale z tego, co słyszałem, to mają wejść z jakimś tam opóźnieniem. Znaczy, za jakiś czas mają wejść. Coś tu zakulisowe. Star Wars Visions też podobno bardzo ładne. Muszę to obejrzeć sobie. Tu coś o Bobie Fettie, jakiś materiał. Świąteczna przygoda była spoko. Przerażających historii nie oglądałem i tam dalej inne rzeczy. A tutaj oczywiście wszystkie filmy, no, jak ja robię powtórkę, to uj, to będzie pięknie. Tu też Han Solo i to, ej, patrzcie, jest autentycznie ułożone w kolejności chronologicznej. To jest naprawdę kolejność chronologiczna, widzowie. Okej, okay, filmy wszystkie są. Kultura mandalorska i to są... To są odcinki z ten, z Wojen Klonów, ale to pojedyncze. Tu sezon drugi, tu piąty i tu siódmy. To są tylko pojedyncze odcinki z Wojen Klonów, tych, ten... A jest, Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, najważniejsze odcinki. To może później właśnie, znaczy mówiłem, że później wstałem w całości. Ale spoko, jak już jest kawałek, to okej. Okay. Rebelianci, przygody filmmakerów, a to nie są całe, to jest shorty z przygód filmmakerów. Grupa powstaje shorty, to też Rebelianci pewnie nie są cali. No ale dobra, ja jestem zadowolony. Co my tam jeszcze mamy? Mamy National Geographic i Star... dobra, to tylko tak przelecę, bo to mnie aż tak bardzo nie interesuje. Okej, okay, tu, ktoś, kto to lubi, to myślę, że się cieszy. Ja nie bardzo. I Star. Ej, to nawet nie wiem, co to jest. Nawet nie wiem, co to jest. Co my tu mamy? Family Guy. Oglądałem Big Rubber. Big Rubber bardzo lubię. Family Guy nie oglądałem, ale ogólnie są też właśnie ten sam typ kreskówek. Te kreskówki są fajne, podoba mi się. To sobie może Family Guy obejrzę. Tu jakieś... Jak poznałem waszą matkę? Znam. Nie oglądam, ale znam. I tu jeszcze dużo innych rzeczy. Dobra. Najciekawsze produkcje, co będzie wieczorem, rekomendowane dla ciebie. Co daj tylko w Disney Plus. Ostatnio popularne. Tu są kategorie konkretne. Jest opcja moja lista. Originals. Czyli to są konkretnie ich rzeczy. W takim razie, okej. Okay. Chip i Dave Brigada F w takiej wersji? Nie wiedziałem, że taka jest. Okej, okay, normalnie tu filmy. Jak tu wyszukiwarka działa? Jest polecane. Tu można... Ultra HD i HDR? Można sobie zobaczyć, co jest w tak wielkiej jakości. Dlaczego epizod 9? No, czemu epizod... Dobra, epizod 7 i 8 też okej. Okay. Avengers Endgame spoko. No i tam jeszcze inne. Okej, okay. Seriale też takie zakładki mają? Tak. Dobra, no to wygląda całkiem okej, okay, szczerze mówiąc. Dobra, chyba wszystko w takim razie przejrzałem, wydaje mi się. Ej, fajnie jest, naprawdę jest dużo kontentu, dużo do oglądania. I znowu ja nie będę miał czasu na oglądanie tego, a będę chciał. Nie, ale na pewno, tu sobie dokończę maraton MCU, zrobię sobie powtórkę z Gwiezdnych Wojen i dwa ostatnie odcinki Kenobiego będę oglądał też tutaj. Także no, to jest tutaj sporo tego. Ale ogólnie mi się podoba, jest fajnie, wszystko to ładnie wygląda, dużo tego jest, no tak miało być. Miało być dużo rzeczy, na które ja bardzo czekałem. No i jest dużo rzeczy. Ja jestem ogólnie zadowolony. Dobra, to chyba będzie na tyle ten przegląd. Mimo wszystko wyszedł długi. Ja myślałem, że będzie to krótkie, już tam 5 minut, a ja na podglądzie mam w tym momencie 11. To tam wy macie bodajże 10 minutę. No ale jest okej, okay. Mi się podoba w każdym bądź razie. Także to będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się teraz w omówieniu kolejnego odcinka Kenobiego. To tam będzie pewnie w piątek. No to się w nim w takim razie widzimy. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!